jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam. Prosimy o słowo i błogosławieństwo, a następnie spotkanie już w kaplicy Najświętszego Sakramentu w katedrze. Moi drodzy, pragnę skierować to słowo do każdego z Was. Drogi bracie, dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś na tej drodze krzyżowej naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dobrze, że jesteś jako świadek męki i śmierci, a także zmartwychwstania. Tego, którym jest także nasze zmartwychwstanie. Drogi bracie, dobrze, że jesteś tam w swoim domu świadkiem tego, że Pan Jezus jest naszą drogą, prawdą i życiem, drogą prawdziwą do życia wiecznego. Drogi bracie, dobrze, że jesteś tam, gdzie pracujesz, gdzie studiujesz, gdzie się uczysz, że jesteś świadkiem Bożej sprawy. Bądź takim świadkiem zawsze i wszędzie, zachowując przykazania Boże i kościelne, nie dla nakazu czy zakazu, ale zawsze z miłości do Pana Boga i do Kościoła. A jeśli chcesz być doskonały, mówi Pan Jezus, żyj błogosławieństwami. I drogi bracie, bądź tak jak święty Jan na drodze krzyżowej naszego Pana blisko Matki Najświętszej, a będziesz miał tą pewność, że i ona będzie blisko Ciebie jako ta najlepsza, nieustannie nam gotowa pomagać Matka nasza. Z taką intencją przyjmijmy to Boże błogosławieństwo. Niech ono spłynie na ojczyznę naszą, parafię nasze, nasze domy i wszystkich nas tutaj obecnych. Razem z księdzem biskupem Romualdem błogosławimy. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dbajmy w pokoju Chrystusa. Pokój niech będą dzięki.